Odwiedzamy budowę w Ostrowcu Świętokrzyskim. Poznamy inwestorkę, która ma wiedzę, marzenia i pomysł na nowoczesny dom. Wymyśliłam sobie, wymarzyłam, że będzie to dom z płaskim dachem, który tak na dobrą sprawę jeszcze nie jest tak bardzo popularnym rozwiązaniem. Natomiast no, ja lubię troszeczkę kombinować, trochę lubię nowoczesne rozwiązania, dlatego postanowiłam, że to będzie dach płaski. Biorąc pod uwagę dachy płaskie w naszym tutaj rejonie i w Polsce, preferowane ocieplenie takiego dachu, użycie do ocieplenia styropianu. Ja chciałam znaleźć alternatywę, więc tutaj zdecydowałam się na innowacyjny w Polsce produkt, czyli płyty Multipor. Płyty Multipor dachy dostępne są jako płaskie, prostopadłościenne lub ze spadkiem. Elementy ze spadkiem umożliwiają skrócenie czasu prac budowlanych, eliminując wykonywanie kosztownych wylewek lub kształtowanie nachylenia połaci przy użyciu podkonstrukcji. W niektórych miejscach może być potrzebna dodatkowa warstwa płaska. Ważnym elementem jest również jakość wykonania. Począwszy od postawienia fundamentów, murów, zakończywszy na dachu, który tak na dobrą sprawę w domu jest najważniejszy. Dostarczony razem z płytami Multipor dachy plan montażowy ułatwia pracę wykonawcom. Co z punktu widzenia inwestora jest najważniejsze, kiedy buduje się wymarzony dom? Projekt, oczywiście, materiał bardzo ważny, ale również sposób wykonania i jakość jego wykonania. Bo on ma służyć mnie i mojej rodzinie na wiele, wiele, wiele lat. Także ja szczerze mogę polecić tu i teraz, po pierwsze, materiał, z którego został wykonany cały budynek w całości, począwszy od ścian wewnętrznych, zewnętrznych, jak stropu wykonanych z płyt itongowskich. Zresztą cały ten budynek jest wykonany w systemie itong, z płyt i z materiałów, które właśnie proponują. Życzymy szybkiego zakończenia budowy i przyjemności w korzystaniu z nowego domu.